Hej, 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 Liska. W następnym odcinku zagrajmy w Resident Evil 5. Tak, tym razem się nie pomyliłem, więc jest też... Dokładnie. Więc nie jest tak źle. A ja nie ustawiłem, żeby się automatycznie logował, no tak. Okej, dobra. Niech będzie. W razie tak, bo nie jestem pewien, czy to było hasło. I? Derp, 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 derp. Derp. No. No, uda z lepiej. Uruchom grę. No i kontynuuj. Okej, okej. Tak, zgadza się, rozpocznij, ale tylko zaproszenie. Dobra. O, ułóżmy. Czyli tego nie chcemy. Tego także nie. W sumie to można nawet sprzedać. Ale co zrobimy? Normalnie takie miliony ludziska, że normalnie... Do końca życia możemy nie pracować. No dobra. No, strzelbę mamy. To jeszcze nie mam ulepszonej chyba najwyraźniej. Moment, co jest przed tej ulepsz? Co tu mogę zrobić? Nie. Aha, muszę tylko wykupić ten, jak rozumiem. Siła 550. Magazyn 10 strzałowy, ciekawe to, nie? Bam, bam, bam. Tu mamy chyba 900, tak. 350. Duża różnica w cenie. Tylko ten miał chyba plus taki, że większy magazynek, ale jako, że nie skończyłem, nie wiem, to wiecie. Magazynek, zasięg, ten pistolet, siła 400. Jeszcze był jakiś pistolet jeden, ten sam, tak? 480, to miał chyba seriami, tak. Trzy pociski naraz, mógł praktycznie, no jeden po drugim oczywiście wystrzelić. Ten. 300, ale przewidzialność nie była. Karabinki, nie, na razie nie są żadne karabinki potrzebne, chyba że siwie damy coś. 180, 2000, 1500, nie ma, 1200. Momencik, gdzie jest ten karabinek? A tutaj 250. To jest super magazynek. No i tak ona będzie korzystała chyba tylko z łuku. No dobra, Liska, nie będzie tutaj czekał, nie damy idę, więc gotowe. Tak, chcę wyjść, muszę to kontynuować. Każdy z grze odbije i gdzieś mnie indziej wrzuci, bo zapomniałem się i zamknąłem po prostu tak grę od tak. Bo okazuje się, że to kupiłem sobie zatrzymać nagrywanie dźwięku. No, dobrze jest. Roger that. I'm going on ahead. We'll meet up there. Co tu mamy? Co tu mamy? Pewnie gdybym miał save z tego, z czwórki, to też byśmy wygrali już z lepszą broń i tak dalej. Jako że normalnie miałem już naprawdę nieźle wypasione, pozbierane dużo rzeczy i tak dalej. Resident Evil 4. No ale... Co mogę pozwolić na to? Czemu mówię? Ten obecny przed może. Ale że komputer trafił ten, co miałem. Lat pierwszy do niej grałem. No to save też się poszło oczywiście zdać. Nie wiem. A, mapę włączmy, bo... Siła wystrzeliła. A, już wiem. Tak, tak. Ustawię to się pierdzielnie, tak. Szkoda, że nie mam tego pistoletu, który był właśnie w czwórce. Bardzo mi się podobał. Momencik, tu mam jakieś schody? Bardzo on mi odpowiadał. Nawet bardzo, to bardzo.
Aha, ja to sięgnąłem przez to, także damy sobie radę i bez takich rzeczy. Kontynuujmy. Muszę poprawić trochę, kabel się pokręcił. O, mam nadzieję, że nie było tego za bardzo słychać. Kirk to ma zasadniczo przerąbane, tak krótko mówiąc. Nie za amunicję, dobra. No nie potrzebuję. Zresztą w sumie też nie, ale można sobie sprzedać. Bo i czemu nie? Krąg zabroni. Ale zawsze można wymienić na takie bardziej wartościowe rzeczy. A co? Zaszło się można raz na jakiś czas. Otwierać delikatnie drzwi. Dobra, Shiva. Ty skaczesz na górę. Szczerze. Albo on jest taki niedorozwinięty, albo niedomocony. Serio, ktoś nawet może tu postawić ładnie nóżkę. Jedną, drugą, trzecią. Złapać się wyżej, wolni wejść. No ale dobra, co ja się znam. Klucyk! Fajnie. Na razie. Bom 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 bom. Panu podziękujemy. Patrzcie, idę, obracam myszką normalnie, jest tak, nie? A jak tylko idę, już jest zdecydowanie gorzej. Jest trochę to denerwujące. W szczególności jak biegnę, bo już w ogóle masakra. Machać muszę myszką, nie wiem, po całej tym. Ty! Masz pojęcia. Strzelba, dobra. To się... Nie będę to czuć. Mogliby to zrównoważyć, jak się na nie muszę machać. Jak tylko idę, to już macham jak walnięty myszką. O, tak mam elegancka, a tak już muszę machać. Naprawdę, kurzające dłuższą metę. Fajnie, no. Że ty biegać nie potrafisz, naprawdę nie jest moja wina. Co ci poradzę? Fajnie, co? Dobra, co my to mamy? Mam nadzieję, że to nie idzie w ten cenność do dupy. No, czyli chyba nie, to w końcu znaczone było, jako że można to zniszczyć strzałem ogólnie, nie? Także myślę, że może, może. Dobra, Shiva. Rusz swoje 4 litery. Pokaż tam masz. No i doskonale. Siemacie. No wiecie, jeżeli gramy na tym, to jest naprawdę dosyć to zrównoważone, bo z podstawową bronią to byśmy to za bardzo nie przetrwali. Nie da się ukryć tego nic. Na razie inny nic. Czy są możliwe, że niektórzy was, niektórzy na przykład nie grali, albo dopiero po co zaczynają przygodę, co to dość mało, prawda? Prawdopodobne, ale... Dobra, serio musiałeś mu stara strzelać? To jest Kaidy ma za dużo grałaś? No tak, co tu jeszcze bym powiedzieć? Nie, tego się nie da, skoro. A czemu powinien nie zniszczyć tego? Spróbować. Momencik, momencik. Coś mi się kojarzy, że to jakaś gwiazdka była? To są te cholerne gwiazdki, przydałoby się, wiesz, gdzie... Aha, zamknięto środka, no dobra.
pamiętam. To była ucha strzelba i taka. I tacza, czy jak to się tam zwie. Poprawcie mnie, jeżeli nie. O, delikatnie. Da się też otworzyć. A podniosę, czemu nie. Aha. Nie zużył rozrzut. Z takiej odległości? Pani Nenka pozwoli, że ja to skonfiskuję. No i git. Teraz są kwarte. Tak, gwoli ścisłości. Co my tu mamy? Daj. Thanks, partner. Trzymaj. Byłoby dobrze, żeby to porzucała tymi granatami. Chociaż można je sprzedać oczywiście. Gdzieś on powinien być. O, spray. No, podniesiemy go. Wiadomo, zawsze spray się przydają zawsze. Tu nie ma tak. Są tego, czy. Jesteśmy na początku gry, czy nad. Pod koniec. Czy też może na obecnie jakim poziomie trudności gramy. Zawsze się przydaje. Zacząłem was latać? Cieszę się. Ukradłaś mi zegar! To jest złodziejko ty. Ja bym przeskoczył na drugą stronę. Szyga już na pewno mogłaby. Siad zniszczenie to jest z góry, zawsze przewaga wysokości jest dobrym pomysłem. Jeżeli się walczy. Jest zawsze dużym plusem. My tak pukamy. O! To będzie dość ciekawie. Ciekawe, znowu na filmiku mam mniej klatek niż na mojej grze. Do domu! Nie, a nie robisz mi wstyd przy ludziach. Ja, taki Ganados, ożeniłem się z człowiekiem, no. Tam jest. Rozbije to czy nie rozbije? Rozbije. Plus takich też. Człowiek słoni, musi wszystkiego. W sumie... Moment, mamy ten, to weźmy, skorzystajmy z tego. Za mnie? Widzicie? Podnieś to. Serio? Come on! Okay. Bierz to. Take it. Roger. Podnieś to? Podnieś to. Myślałem, że z ukłonu będzie korzystała tylko właściwie. No tak. Jej gusta czasami to. Ciekawe, czy tak specjalnie zaprogramowali ten postać. Sami dziać, sami takie broni chce korzystać. O, to się potrafi pociągnąć, nawet nie korzystają z drabiny, a tam pokraka nieziemska nawet nie potrafi nic zrobić. Nie potrafiła właściwie. Nie potrafi. Weźmy dach. Zanim wejdziemy tam, gdzie mamy. Wiecie, zawsze warto. Czy coś tu widzę? Zasadniczo chyba tak... Kurczaczek. Jajko? Albo coś? Nie, tam... Bida... W tych kurach. No już nawet nie mówiąc o... 10 klantek? Co to miało być? O tym, że sobie... Właściwie by kurczak odparował. Przy takim bliskim trafieniu ze strzelby. No. A tam się znam. Dobra. Pista w ręce, chociaż mnie nie mamy dopiero. To jest jednak poszczególny filmik normalnie, a nie renderowany. A ciekawe, że teraz się stanie, to się coś stanie. To jeszcze chwilkę. Teraz zobacz, czy się stanie. Oj, pas zginie na twoim strzelaniu z twojej broni, więc... O, widzicie? Po takim krótkim czasie. Mario. Chyba
Chyba też tam jakoś... Pan się nie podnosi, bo to niebezpieczne. Już? No prawie. Masz po jajach. Dzięki. Taki plus naprawdę jest duży ten. Ona rzeczywiście pomaga coś. Powie coś sobie? To... Moment? Masz. Coś chciał. Ktoś ty. Cholera wie. You grab it. Okay. Go! Roger. No to bolało. A broń? No no. Zależy nie od tego. A ja chciałem inaczej sobie wyświetlić sobie ten inwentarz. Też mam do leczenia, ja też mam zresztą. Dobra. Jakoś czwórka mi bardziej hard podpasowała, wiecie? Tak ogólnie. Gier. Jestem ciekaw szóstki. Się wkurzę, chyba wezmę ten misty z minigana. Coś jeszcze chciał? Nie? Chwilowo? Bardzo dobrze. Widzicie, to mamy 900 obrażeń i jeszcze czasami jest chodzą na hita, nie? A tam i taka ma chyba coś koło 50 albo setki obrażeń, to widzicie. Jest coś z tym. Ciekawe, czy to zostanie rozumiane przez grę jako pudło, czy nie? Jestem ciekaw. A mi się zawsze tu drabina, ale nie. Ale dobrym pomysłem jest, że to chcę zagrać. Dawno nie grałem, więc wszystkiego nie pamiętam. Co też dla mnie też dobrze, no, wiecie. Niespodzianki fajne są zawsze. Nawet te trochę mniej miłe. Takie zdziwienie, na przykład nie pamiętam się jak z włosem walczyłem, na przykład z tym ostatnim napierdziałem w tłum zamiast po oczkach mu. To było dość oczywiste, nawet nie zwróciłem na to uwagi. O. Pom pom pom. Srutututu. Gacioszki z drutu. Co kto lubi, nie? Wiecie. Tak to jest jak ma się Coca-Cola w rurach zamiast wody. Za będzie ten. Piutsenka. Tutaj już. Ale tylko pamiętam dobrze. Albo to jeszcze nie tutaj. No gdzie? Coś mi pamiętam, żebym chyba wyłaził od boku gdzieś. Chyba się najwyraźniej dość mocno mylę. Oj, Salfy, nie żyje! O Jezu, drug. He's dressed like a one-man army. His wounds weren't made by bullets. Chciałem, czy opancerzony jak jednoosobowa armia? No, homo ładny ten pancerz twarzy jakiś. Czy od was coś będzie? Tak. Ty, rusałko wodna, ruszałbyś się. Take it. Okay. Odnoś to. Ja czuję, że było jakoś łatwiej mi naprawdę kierować się ogniem, często, że pada miałem, a nie myszkę. Przepraszam bardzo. Rusałka wodna. Skacz. Jak taka druga rusałka wodna. No ja podnoszę, no kurczę. Ty też potrafisz? Dobrze. Wszystko? Wszystko. Wszystko nie jest źle. Co za mnie? O, to już. To będzie.
Ja bym będzie oparty o ten, o ścianę. Gdzie jeszcze zadychał. I bez maski hełmu. No właśnie. Hey, who did this? Something attacked us. Ermi. He got away. It was a setup. A setup? What is this? Bez twardy, nie widać? It's dead regarding the deal. I downloaded it from their computer. Oh, you gotta get it to HQ. Hey. Hey, hang in there. I saw someone, but they ran away. Czy mi się tego wydaje, czy szyba ma taką dziwną... We got the data, but Alpha Team is down. Moving got away. Jakąś taką dziwną tą transrekordową krótką. Copy that. Nie, tylko tak jakaś moja taka osobista zdanie. Mi się wydaje, że krótka jest właśnie. Take it, but we have to keep moving. Na bogato. Take it, Roger. Ecie. Wiecie, ecie, pecie. Tak to jest, jak ma się znajomości. Okay. Albo się gra jak waniętym kiedyś. Dobrze, że zrobiłem sam ten. Kopię save'ów. Albo z tego to... Nie mógłbym sobie zagrać na wyższym poziomie trudności, tylko... No zagrałem sobie na normalnym, na najniższym, coś w tym stylu. Czy mi się wydaje, czy za chwilę idzie boss? Pierwszy. Albo teraz będzie niedługo, albo za taką większą chwilę. O, to będzie chyba prawdopodobnie tak. Będę teraz. Słyszałem. Na pewno. No. Tak, co tu jeszcze bliska nam powiedzieć ciekawego można by było? Może to... że... już nie pamiętam? Sklerona nie boli, ale trzeba się dochodzić. Coś właśnie związanego z tym. No, sama otworzyła. Dzięki. Dobra, to niech podbiera. Ja tu się pozastanawiam. Już nie wiesz, ale prawda. No tak. Tutaj nie będziemy mogli otworzyć, więc nawet... Chociaż muszę i tak na to nacisnąć, żeby się zobaczyło, że nie mogę. Właśnie, klucz jest potrzebny. To jest tu tam iść. Więc tak. Nóż też jest dosyć ważny, na pewno w szczególności jak się gra na najniższym poziomie trudności, bo na tym wyższym to już nie gra się zwykle... nie korzysta się z takiej broni słabej, tylko już mocniejszą i nielimitowaną amunicją. To jest na pewno dużym plusem, szczególności przy walkach z bossami. To myślę, że jakiś opis miał być tutaj. Można też wykorzystać tutaj nie tylko jak w czwórce było, że wybieramy albo szybkie cięcie, albo jak teraz, przytrzymujemy nóż i atakujemy. Tylko możemy przyjąć te, to też atakuje. No piekarnik, on się przyda. A brakuje też opcji takiej, żeby siwa stała w miejscu i się nie ruszała. Coś jak w tym właśnie. Jeju. Czwórce. Nasza pokaterka. To musieliśmy, którą musieliśmy ratować córka. Córka to jest ten cała. A mamy kluczyk. Dobra, musimy tak zrobić. Ale myślę, że jak się postaramy, to nawet i tak rozpieprzymy to. I zacznie to zaraz zadymać nas. Tylko amunicję bym ci dał. Thanks. To jest katak plus, nie? Stakują się też granaty.
więc no nie jest tak źle. I teraz patrzę, trzeba będzie to wykorzystać, ten piekarnik pędożony. Chociaż myślę, że to my rada nawet z tą bronią tak go zatłuc. Zobacz, czy to się zamknie. Czy dopiero będzie jak ten... A, to teraz będzie. Widzicie tego trupa? Tle? O, tego właśnie. My się przyglądajcie. No robaczki, takie wiecie, na wędkę, na rybki. A jeśli coś wyszło ten oczy do łami, to te oczy powinny mało wypłynąć na wierzch, albo... No nie wiem, cokolwiek. Bardzo wdzięczny. O właśnie. O właśnie. I to będzie zabawa. Na co dwa. Ograniczał. Normalnie rozgrywce, gdy zaczynamy grę, po raz pierwszy gramy. Nie mamy do dyspozycji tego trudniejszych dużo. Nie mamy potężnej broni, na przykład jak to, które ma obrażenia. O, nie mogę sprawdzić, co? A nie, mogę. Weź, daj, wyrzuć. Aha. Dobra, nie mogę palić. Normalnie to musimy zobaczyć. Zapalić. Zapalić. Biec sobie najpierw do środka. Najpierw tamtej z drugiej strony, nie? Żeby on pobiegł z nami. Tamtędy. Biegamy do środka. Czekamy, aż tu będzie mniej więcej w tym tutaj miejscu. Przebiegamy na drugą stronę, ale stoimy mniej więcej tutaj. W sensie bardziej tak w tamtym rogu. O, pokażę do kolejnie. Najlepiej tutaj stać. Najbliżej... nie tutaj, bo on się może tutaj cofnąć. I z powrotem, bo się nawet przed górą powiedzieć. Więc lepiej stać się więcej w tym miejscu. Jak już wejdzie tutaj... Ale nie może być na środku. Jak na środku, to już możliwe, że nie zdążycie. Wbierz szybko w to miejsce i odpalić piekarnik. I on tutaj spłonie. Bo tak to nie wam nie starczy, za nic chcecie amunicji. Ten ma chyba 5000 obrażeń rewolwera, także no... A pistolet ma 100. Ten podstawowy co na początku macie. Więc nie ma opcji, żebyście tak dali radę go zatłuc. Możecie oczywiście go także... właśnie najlepiej też tamte butle gazowe, chyba z gazem, przewrócić. Gdy już tak na początku nie mogliście, tak samo było w Resident Evil 4. Dlatego, że właśnie były z tym... z czym to były? Z azotem? Nie, nie azotem. Z czymś to były... Chyba z ciekłym azotem właśnie. Kto tam ma amunicję? Tam ja. Gdy ją podniesie, właśnie tam będzie, wysadzić go, taki wiecie, się trochę będzie sponiewierany i wtedy właśnie to zapalić. To jest właśnie tak najlepszy sposób na niego. Taka mała rada. Cholera, tutaj nie ma tych właśnie, więc... Coś mi się wydaje, że te odcinki tak długie jak... wiecie, kolejna misja. Bo teraz, żeby wyrobić się dwie misje, w jednym odcinku zrobić, no to... Zobaczymy, bo już mam pół godziny. I żeby teraz było na koniec tej misji... To jeszcze jedno mógłbym zrobić. Ale jeżeli będzie 45 minut, to nie wiem, czy zdążę, bo następną zrobić.
Wiecie, co chodzi. No to bez cicho bardziej, bo to jest trochę tekstu. Posłuchajcie sobie. B.O.W. that scumbag Irving left behind us. Considering what it did to Alpha Team, I think we're lucky to still be breathing. If only we could have gotten there sooner. If we had, we'd probably be dead too. Chris to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission update. The mission stands. Captain Irving is your top priority. We believe he may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait, we're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. But wait, we can't! I repeat, your mission stands. We can't afford to let him get away. Proceed to the mines beyond the station. Over and out. This is insane! You ever get the feeling you're expendable? To będzie MP5, z tego co pamiętam. I tu będzie chyba też opcja, tak. Celność. Chyba dziwnie. To jestem już trochę zdziwiony. Dobra. Okej. Okej. Ułóżmy. To tutaj. I tak mamy. Więc. Nie no, ułóż dalej. Tylko. Sprzedaj. Tak. Ja sobie chyba wezmę, jak wam wiecie, zabaweczkę. No co? Czasami trzeba się zabawić. Chyba nie odmówicie tego mi. To też fajna jest zabawka, nie powiem. Tylko, że chyba... W każdym razie na pewno nie mam na teraz. Na chwilę obecną, żeby nie skończył na mójce. Nie wiem, czy się da to zrobić. Czy ten wybór jest ulepszony? Aha, tak. Siła 3000, a ten ma chyba 5000, tak żebyście... byście się obsmarkali, a nie zdobyli tego... Moment, tu mam też... Aha, muszę to ulepsz wcisnąć, dobra. V. Widzicie 5000 obrażeń, to sorry. Żebym nie mógł sobie... A, informację mam pod X-em. No nie X, tylko... Nie za tylko X, o. Aha. No ale fajna zabawka. Łuk ma większe obrażenia niż ten. Dobra, pistolet. Co ja się znam. Zobaczcie, zwykły pistolet, nawet maksymalnie ulepszony, ma 250 obrażeń. A zwykły 150. Nie, to nawet nie jest, no jeszcze ulepszony nieźle. Coś tam jest ulepszony. No to zobaczcie, jaka różnica. On ma chyba około setki ogólnie obrażeń, więc... No sorry. Dobra. No mój karabinek, może bym wziął sobie snajperkę jedną, tylko którą... To ma kosmiczne obrażenia, bo 2000... 1300, 1200, a moment. Celownik ma lepszy, tak? Broń samopowtarzalna. Są powtarzane, ale ma lepsze przybliżenie ta broń. To samo co właśnie była w tym 1300 magazynek jest, ale to bym jaka bliżej powiemy. Może siebie damy? No tak, lubię zastanawiać się co to podobierać możliwie jak najlepiej. Można pisać, bym nie dał. Będzie trochę zużywa tej amunicji. Dobra. Tak, cewo. Jeszcze musimy się wyrobić z następnym odcinkiem. Odcinkiem z drugą częścią. I teraz wiecie co jest najgłupsze? Jak macie minigana, najgłupszą rzeczą jaką może być jest wzięcie tej. No. Wzięcie... Ojeju, drogi.
Hydry. Bo wiecie, obraca się tak plecami w prawą stronę. Tylko prawą ręką celuje, prawda? I cały plecak nam zasłania ten. Cały widok. No co uciekasz? Czyż wiedział, co się stanie za chwilę? Lubacku ty mój? Szczywa chciałabyś? Dobra. To będzie E5. Tak jest. Rus, chyba weź. I bierz to. Ale mogłabyś to potwierdzać, jak tu stoisz. Co ja mam sam, tylko robić wszystko na serio. Siwa. Jeszcze, masz amunicję, więc strzelaj. Dobra, niech jest tak. Ona preferuje inną broń, z tego co właśnie widzę, niż łuk. Łuk dopiero potoczności wyciąga. Dobra, tutaj jeszcze można było wejść jakoś. A, to muszę jej dać. No kurde, nie wiem, czy ja bym tak biegał z tym. Jestem silny potem, no ale kurde, bez przesady. Zapierdzielać z takim pytaczkiem? To kurde, nie jest w końcu ten. Watą cyklon wypchany. Wiecie, amunicja, akumulator, samo się kręcić nie będzie, no chyba, że chcecie kolbkę zamontować, no to za powodzenia zresztą. Czy tutaj? Nie, tutaj nie ma. O, tu będzie pokazane jeszcze to chyba. Co myślę, chyba się okaże. Zobaczmy. Tak, rozumiem to. Aha. I'll take it if you can carry. Whenever you need something, just let me know. Aha, dobra. Thanks. Kurde, się muszę przyzwyczaić naprawdę do tego sterowania, bo być trochę inaczej. Padem też inaczej grało w czwórkę i tak jakoś mi trochę dziwnie. Tu będą chyba grupy... O, tu pieski będą. Z tego teraz nie zdążę strzelić. Ale strzela będzie teraz. I tu będzie gdzieś pierdolet. On chyba wyjdzie z tego. No właśnie, ten wiem. Chodź tu! A co? Kundello tu wyskoczy. No, gdzie te kundle? Kundle? No tak, kundle, no kundle, żebym wiedział. Gdzie ja macie? Bo to wiem, bo tu jeden mi raz łeb odgryzł. Gdzieś ty polacła, żeś obrywała. Siepcha. No okej, okay, se poszłaś w cholerę i... okej. Okay. No, jak zrozumiałeś, to podnoś, a nie. Nie to mnie, dziecię. Dobra, a co to na granat? Pod czwórką pewnie będzie, co? Gdzie? Ale strzela będzie bardziej przydatna w tej chwili. Gdzieś to będzie pierdolec, w sensie piesek. Nie ma opcji. Mogłabyś to podnieść, prawda? Dziękuję bardzo. O! Ale takich rzeczy już nie podnosisz, co? A ten szybki obrót się tutaj przydaje nad bardzo. Gdyby ty nie spieprzyli tego sterowania, coś według mnie, to nawet by to nie było potrzebne. O, amunicję. Oj, pod tabem chciałem. Za daleko jestem, serio. Znowu tabem próbowałem. Mogę przeskoczyć? Tylko zeskocz. I znowu tak, no kurde, za dużo falauta chyba. Shiva, do jasnej chleb będzie poradzać. Serio? Masz. Co to jeszcze? Przyda się, żeby się mogę... To dzieci, żeby mogły się wyleczyć, byłoby miło czasem.
Ło, nie, za blisko. Jestem dobry agent. To wybuchowo. A tam. Mogłem rzec, że tylko amunicji, ale wolę nie ryzykować, że tylko celność tacy na tym. O! Doprawdy? Najważniejsze jest tych psów jak najszybciej pozbyć, bo to mogą wykończyć nas bardzo szybko. Powiem tylko się nie ogonimy od nich w wystarczającym tempie. Bo one, jak mogliście zauważyć, się trochę rozrywają. Są takie rozrywkowe pieski. No i... No ty nie szosą, tylko tak zobacz. No to tak są to rozrywkowe pieski i one robią dziam dziam tylko raz. Tak, tak, oczywiście. Czyżbyś miał atakować pistoletem maszynowym? Widzicie, ona się sama nie może zdecydować, czym chce. No. W jakim temacie? Aha, ale już nie weźmiesz tego pistoletu maszynowego. Nawet pomimo tego mam amunicję na niego. Dobra. Hopsa. Jakiego nie ma bata? Gdzie mi tutaj? Gdzie ci pieski są wredne? I czyste. Tak to lubi, nie? Dobra, co ja się będę? Właśnie to trzyma dosyć nisko, więc... Ty pójdź, jak dziwnie leci wolno jakoś, nie? Czy tylko mi się to wydaje? A tak to jest. Być może tylko mi się wydaje. O, tutaj zobaczcie jedną rzecz, która jest bardzo podobna do tego, co się działo w czwórce. Tylko trzymaj to. Cieszę się tym szczęściem. Przeskoczy się, osłaniej. Koleżę, pisałeś tak. Zmarnie chociaż trochę amunicji. Punkt kontrolny. No i nie bez powodu. No właśnie nie wiem, nie będziemy narzekać na takie rzeczy. Więc tak. Co tutaj? Ingi, co zasadniczo? Minigun? Niech jest. Też oni jeszcze przyjdą tutaj tacy koledzy, więc... A zresztą. Damy sobie. Pierdu, pierdu. Walić celność, niech jest zabawa. Tak jest, zabawa ponad wszystko. Te pociski są w kurde... O! O, na pewno tak trafiają. Pa, jeszcze. No kurde, to widział, że pocisk leciał 2 minuty, no. Bredne. Bredne, po prostu bredne. Biorę strzelbę. I chyba wyrzec naprawdę tego minigena. On ci tylko przydaje na coś takiego wielkiego, nieruszającego się i... Na tym... Ten łuk jest chyba z tego co pamiętam lepszy. Sprawdzałem ten haras albo dwa. Tak, ja tylko marzę coś ostatnio. Ale... Chyba 5 granatów możemy mieć jeden staku, takie tam
małe porady. Bójka burzyna. To bierz. Coś tu widać, czy to coś nie widać? Jak się wie. Mam dobrze. Spójrzmy w górę. Bo ja bym musiał iść dołem. Nie, tu nic nie widzę. Puste. No. Ale to, że ja byłem ślepy, nie wiem, żona jest ślepa. Tak, jakiś plus. Co tu jeszcze mamy? Aaaa! Zobaczcie. Tak. Mały piesek, co ten atak? Nie ma opcji, tak łatwo mnie nie zaskoczycie. Thanks, partner. Trzymaj. No, czy ty masz granaty zwykłe? Nie. Ale mogłabyś postrzelać tak ostro z tego pistoletu myślowego. Czasami ona potrafi, ale normalnie amunicji w takim tempie się w ogóle nie wisi, ale po prostu gdyby miała by to zrobić, to tego nie zrobi. No. Gdzie robiła zawsze na rzekur. Dobrze, co tu mamy? Otworzymy bramkę. Mamy jeszcze 6 minut, ciekawe czy zdążymy do ostatniego tego, bo to będzie wioska taka mała. Tam będzie trochę latania, gdzie jechałem snajperkę tam znajdziemy. Taką podstawą była też w szurce, ta pierwsza. O, tu będzie ciekawie. Tak. Pistolet. Widzicie? Something's coming. Watch out! Nie ma głów. Co? Tak jest na jego kupie, nie macie, serio. Tak, jasne. To co? Lataj, robaczku, lataj. No. Nic nie połączę, ale... dobra. Mogę nawet, muszę grać, rzucić. To nie byłoby takie złe. Grant w dobrym miejscu, nie wiem, zasadniczo. Duży szczurek. Coś z niego? Nie. Nic nie wypadnie, bo i po co? Bo nie musi. Co tutaj mamy? Ja bym musiał zrzucić jak najszybciej. No, czego ty nie powiesz, Iwa? Czego ty nie powiesz? Ktoś tu jest. No, odkrycie roku, brawo. Dzięki, kapitanie, oczywistość. Ty podniesiesz to? No tak, nie cholery to. Bo oczywiście nie mogę z tego ponieść, żeby to zmieszać. Wiecie, wkurzające to jednak trochę za dłuższą metę. Jesteś tylko mnie? Jesteś. Roger! Cieszę się twoim szczęściem. Tak, to było tak przepełnione normalnie szczęśliwością moją, że normalnie mało, że nie pęknę. Może to nie jest najgłupsze w SI, jakie się da znaleźć w grze, no ale czasami irytujące. Tutaj będą błyskotki gdzieś. Tego warto zawsze pobiegać. Pamiętajcie, gdy gracie pierwszy raz tą grę. Warto połazić po takich właśnie miejscach. Czasami tego wcale nie widać, czasami się zabłyszczy, ale zwykle jednak nie. To nie zajmuje dużo czasu, a naprawdę warto. Że się nie znalazłem? No co? Ja bym chcę te skutki. Błyskotki. O! Widzieliście? O tym właśnie mówię. Zawsze się opłaca połazić w takim miejscu. Czy mi się zdawało? Tak. Nie zdawało mi się. Gdzie masz, Heniu? Tutaj będzie...
kluczyk potrzebny. Bida. Byście ruszyli się na mnie, a nie. Takie Jak chcą się do toalety iść, no to biegnijcie, a nie tańczycie. Jak to płakabra. Jeszcze powiedzcie, że kogoś przybiało mi nagle. Coś tu znajdziemy? Jakiegoś przyszłego trupa? No tak średnio. Wejdźmy więc. Coś było wejście. Czyżbym aż tak się mylił? Prawdopodobnie tak. Tędy będziemy mogli wejść, no to wejdziemy. Nieźle się kulnąć z takim plecaczkiem. Tu u góry coś było. No, o tym właśnie mówiłem. No co? Zawsze można spróbować. Doprawdy, jakbym tego nie widział. Ten trup sam na siebie zrzuca już. Dorp? Rzuca się nam się w oczy. O! Tak to nie wiem. O Jezu, otoczyli nas. No, ola Boga. Co jeszcze? Zostaw ją. Ty też. Ja się tu mogę czekać. Siemasz, Haniu. Ojej, nie złość się na mnie. Serio. No to przeładowuj. Dobrze strzał, nie? Po kolanach. Dobra, to skąd szybciej. A ja się machnąłem. Stary. A, gruba tak już, nie? Oni właśnie zdecydowali takie te właśnie, bransoletki. Co ciekawe, teraz tak mi się przypomniało przez jego wygląd. Chyba Ameryce Łacińskiej. Chociaż mogę się mylić. Momencie. Być może tak, w Łacińskiej Ameryce. No. Jest takie plemię, które... Jezu, dobra, jak pierdzielony, taki... Kurde, dobra, to też trzeba wziąć za siebie. Plemię, które... statusem... statusem, jak to ująć? Tak, po polskiemu też, żeby to brzmiało, miało ręce i nogi. Tak, wiem, że tam król, ale chcę zobaczyć, czy nic nie zgubiłem. Nie przegapiłem raczej. O, właśnie. Coś tu mi minęło. Ja chcę do środka wejść. Którędy to? Którędy do środka się dostanę? O statusie. Mogłabyś podejść? Aha, masz pełno. Jak ja mam się dostać? To jasny, wielki. Nie no, nie przebaczę temu. Aha. O statusie świadczy... czy nie, trochę inaczej to było. Mianowicie... że mężczyzna z największym brzuchem jest też wybierany chyba właśnie za wodza tego plemienia. Choć mogę się mylić, tylko... no kurna, serio? Takiego... mogę coś tu zniszczyć? Nie. Jak chciałem tu dostać? No i się zasadniczo chciałbym jednak tu wejść. Góra? Czy to możliwe, że tędy? Spróbujmy. Weźmy tamtędy i zobaczmy. No i czy zawsze warto z... chyba ja tu ani raz jeszcze nie wejdziłem. Nie jestem nawet pewien. No i to też grałem w klatrze, albo 4 razy tą grę. Tędy. A tutaj dupają. Cholera. Mogę zeskoczyć, ani przeskoczyć, ani...
taki w tym stylu, a to mi się średnio podoba. O! Tak jest. Widzicie, też się łatwo szlać po takich dachach i tym podobnych budynkach. To wiadomo, czasami takie rzeczy wypadają miłe. Nie, naprawdę, chyba tu nic nie wymakam już. Dołka. No to ma kopa, więc właśnie powinno to już paść. A może granat? Jak nie tak, to tak. Co mamy najsłabszego z tego? Tak może to by było coś. Zależy się od tego, że to jest metal, to bym tego pewnie tak nie odwodził nawet atomówką. No to... Gdzie mam granat? To. Nie wejść. Za blisko, za blisko! O! Jednak. Widzieliście? Opłacało się być wrednym, wściwskim i to sprawdzać jak się tylko da. Co prawda tutaj straciłem jakąś błyskotkę chęci albo kasy, ale jeszcze przeżyjemy. I też tutaj ci są dość biedniejsi, no ale z drugiej strony jest ich od cholery więcej. Według mnie było... Ale odwróć się. Było z tym zdecydowanie lepiej. Nie szło w ilość, ale bardziej jakość. A teraz trochę tak właśnie na odwrót. Ale tak jak mówię, to jest tylko właśnie moje zdanie. Więc jednemu bardziej odpowiadać będzie, a innemu mniej, jak w moim przypadku na przykład. Bo ja osobiście bardziej wolę czwórkę od piątki. Chociaż to jest naprawdę fajna jest, nie? No ale jeżeli chodzi o sterowanie i takie jakieś podstawowe rzeczy, to bardziej wolę właśnie czwórkę. Coś tu? Nie, wejść na górę. Nie wiem, mi się zdawało, że to było... A, mniejsza. Nie mogę się stać z całego tutaj odcinka. Łażąc. No, jakoś żyjemy. Jeszcze. Coś knapiem. O, podniosę się tam. Gdzie się on znalazło? Co nieco. O. Weź, połącz. No tak, nie wiają, nic. Zamień się z tym. Może połączę się, co? Serio, nie chcę połączyć tego. No, wyrzuć. Tak, trzeba wyrzucić. Ja bym sama nie mogła połączyć, trochę denerwujące, to muszę się specjalnie się bawić. Już lepiej byłoby siedzieć po prostu sobie w tym i... Tak jak w czwórce miałem, to byłoby już tak szybciej, lepiej. Dobra. Zobaczmy, co piszcie. Nie wiem, czemu tak, coś mi zaczyna wkurzać. Nie mam pojęcia dlaczego. Kurna, w sumie to słabo widać. No dawaj, stary. Co to wiecie, takie osiągnięcie zdobyć? Żebym to jeszcze widział, wiecie, właśnie to jest wkurzające, nie da się praktycznie gdzieś uderza. Dobra, się nie da bardzo to. Weźmiemy bez minigana to wtedy. Bawimy się. Tutaj nie pójdziemy. Tu też wyskoczy nas. Do domu, panowie. Nie? Otwórz się. O, właśnie, o tym mówiłem. Ale oczywiście maksymalną ilość, to może
trzymaj. To podniosę. Wszystko podniosłaś? Morda! Leżę, się nie nerwować. Będzie mnie tutaj nawiedzał. Co jest to? Przecież nie można ponieść tego, żeby od razu połączyć. No to jest trochę głupie. Leczyć się. To jest tak średnio. Cholera jasna. Dobrze, dobrze. Godzina jedna. Ja musimy jak najszybciej dojść do tego w takim razie. Ruszyć schabowe, bo to... Nie mamy, wiecie sami, nie mamy tych cholernych tych do zapisów. Dupa, blada. Tu będzie kościół z piłą mechaniczną prawdopodobnie. Choć wiadomo, jak zwykle powiem to, raz jeszcze mogę się mylić. Ten plecaczek brzmi tak jakby ten. Mielibyśmy... To był babeczka z trochę... z jakąś tam ilością wody. Mieli na plecach, a nie pojemnik z amunicją. O właśnie. Ale fajna, nie? Podwójna. A to co mamy? Nie no, to zawsze jest spoko. W każdej ilości. No to co? A tu średnio. Ale tu już jest. No. 200. Czegoś. Oj, trochę nie tędy. A, tędy to już w ogóle. No wiecie, co sami mapa trochę kłamie. Przekłamuje minimalnie, więc... Z tym dwa różnie. Tutaj weszliśmy, więc... Tutaj będzie... Jego mość... Jak to strzelałaś? Kirk, what's going on? Come in, Kirk! No właśnie. No, byłem piloci coś. Ogólnie tutaj postaci Resident Evil kończą postaci. W sensie... Dobrze strzelasz. Piloci śmigłowców kończą dość niemiło. No ja myślę. A może byś atakowała? Nie obraziłbym się. Gdzie mi tu rzucać? Parówczaku. Nie tak jest. Dobrze strzelasz, chyba. Jakiś tam pośrednik z ciebie jest. Zawsze coś. Tylko tu ja mam sam nic nie mogę podnosić. Trochę szkoda. Nie mrucz na mnie! Cholera jest. Powiedziałem coś. Powiedziałem coś? No. To śpi. No dobra. Czyli wychodzi na to, że tu odcinki będą troszkę dłuższe. W sumie myślę, że już będzie trochę hardcore dla was. Bo mi to zasadniczo nie przeszkadza, chociaż renderowanie trochę dłuższe, wiadomo, i to jest więcej zajmuje gigabajtów. O, szedł. Czekajcie. Jak to trzymasz? Kobieta, nie? Strzelasz. Tu nic z tym nie zrobię. Ciemasz, paniu. Tak, okej, okej. Okej, 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 okej. Tak, tak. Oczywiście. Granat taki ładny.
Come on. Okay. Tu chodź. Bierz to. Okay. To coś chyba jeszcze widziałem. Ej. Albo poniosło. Już tak szybciej niż machać myszką. Naprawdę. Kicha i kicha. Ona też na tym się. Fajnie. Bo mamy... No bo nie mamy. Nic ciekawego. Dobra. No trudno. No wiecie, strzelba trochę mniej przydatna. Te trzy strzały są nawet przydatne. Dobra, chodź tu, co wam będę cię widział, będę mógł ci pomóc. I tak dalej, tu masz. Jak pewien gościu z... Znaczy się nie mogę sobie podejść bliżej. Leżeć. Serio? No. Coś ktoś jeszcze chciał? Ona jeszcze jest, tak? Cieszę się twoim szczęściem. Shiva. Na dół. No dalej patrzę. Ale bajer, czyste ludziska, czyste, no nie może być. Czerwone, czerwone tam. Siemasz. Tam też podziękujemy. Co to było? Tak, jodku. Tu się pojawi gościu z piłą mechanicz, ostatni wyjdzie. A to za chwilę tutaj spadamy. Wiecie, trochę kat się przyda na blokowanie różnych rzeczy. Wykupienie reszty tych. Tak się dzieje, otwiera. Nie no. Jeszcze nie. Maźną. Nie ma ślaku, ty. Masz. Panom służyć dziękujemy. No. Pan ma kasę, gościu. Przydałoby się nawet to sprawdzić. Teraz co zrobimy? Ale jak wiadomo, rzeczy są ważne i ważniejsze, a to jest jedna z nich. Tych ważniejszych oczywiście. Czyli mamona. Jeszcze trochę mamony. Jeszcze więcej. Tutaj snajperka. Tak, tutaj za chwilę zobaczycie jednego gościa tego właśnie z piłą mechaniczną. I taka ma podpowiedź. Na początku przydaje się właśnie zaoszczędzenie trochę amunicji do karabinu tego snajperskiego. I użycie właśnie jej na tym właśnie jego mościu. Tak samo użycie tych granatów i wszystkiego, co tylko może wam pomóc w jakikolwiek sposób. Zmienię sobie z tym. Da tak uciekać, co użyjesz z snajperki. Średnio. Na pewno jednym minusem z tych, bo to są bliska. Nie wiem, a pewnie to. Zobaczcie tego gościa, to są te drzwi. Tą furtkę właściwie, bramkę, nie drzwi. Musimy być dokładni. O. Ten oto jegomość. Henio. Pokojowe grzyby oni mają na łbach, to ja nie mam pojęcia, jakim czlętnie metal takimi ząbkami. Dziękujemy panu. Do czego ty strzelasz? Aha, tam się pojawią ci. Ja to mogę, wiecie sami, rozwiązać w bardzo szybki sposób. Ktoś coś jeszcze chciał? No właśnie. Shiva. Serio? Musisz tak się pchać. Dobra.
Ułóżmy to może od razu. To, 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 to. To, i to, i to. I to, a także to. Miejsce, tak? Dobrze, łapię, łapię. Momencik, 2T, 2T, 1T. To jest tutaj. Na skorpion, 3 MP5 to mogę sprzedać. Za 200. 3 karabiny. Sprzedajmy. Ulepsz. Mamy trochę kasy tylko. Jak na razie, więc... Dobrze, dotarł do mnie, że nowy jest. Tak, tak, taki ładnie. Właśnie, pierwszy raz tylko zgubiłem. Widzieli ziska? Jeszcze nakrywamy. Godzina 11 minut, kurczę. Trzeba się postarać, co jakoś zrobić szybciej. Dobra, tylko wezmę tak. Minigale miałem wyrzucić, tak. Tutaj. Wezmę karabinek zamiast tego jakiś... Na przykład ten chyba miał największe obrażenia pod X-a, tak? Co znałem? 250, 120, 180, tak. On miał najlepsze obrażenia. My bierzemy to. A to wyrzućmy i szybie damy. Tak, żeby nie była smutna. Trzymaj to. Zabawkę. Chociaż nie wiem czy... A niech jest tak jest, dobra. Kontynuujmy jak najszybciej. Tak, chcę wyjść. Brakuje mi właśnie tych styk naprawdę. Mam pompkę, mam pompkę. Tak na karabinet. Postaram się jak najszybciej to zrobić. To pominę, bo... No stary. Dziękujemy. Wyskakuj. Gdzie leziesz? Tu. Co to padł już? Oczywiście. Bo ja mogę go zdeptać, nie? Zawsze jak taki leży, taka próba leży, to mogę go trochę nauczyć pokory. Chodź, to już zostaw te trupy chodzące. No może nie takie dosłowne, ale no wiecie, jak taki pasożyt się opanuje, to właśnie jesteś już trupem. No, zobaczmy co mamy w środku. I to myślę, że będzie chyba koniec faktycznie, oby. Tak jest. Tego nigdy za wiele. No. Git majonez. Czyżby? Oby. Bo zapewne godzina 15 minut to jest dosyć dużo. Trwa zapisywanie. No chyba to już będziemy mogli naprawdę tutaj kontynuować. Oby. Więc uzyskane na pewno nie już za bardzo przedłużało to by było przejęcie. Więc dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Coś długiego, to jest akurat fakt. I zapraszam na kolejne. Zagrajmy w Resident Evil 4, a także Fallout New Vegas, który powinien się już też dzisiaj pojawić razem z tym odcinkiem. Na razie.